Dzieje Apostolskie, rozdział 8, część 4. Ewangelizacja osobista. Po śmierci pierwszego chrześcijańskiego męczennika, czyli Stefana Szczepana, w Jerozolimie wybuchło wielkie prześladowanie, z wyjątkiem apostołów. Wierzący zostali rozrzuceni, rozproszeni i niektórzy do Judei, i niektórzy do Samarii, a inni do Antiochii, która znajdowała się w Syrii, kilkaset mil na północ od Jerozolimy. Jest to opisane w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział od 1 do 25 i także w 11 rozdziale. Ci wierzący, którzy prawdopodobnie niewiele mogli zabrać ze sobą podczas ucieczki, nie ubolewali nad swoim smutnym losem, ani nie starali się nabyć nowych dóbr i rzeczy w nowych miejscach. Zrobili coś zupełnie innego. Ci, którzy zostali rozproszeni, szli wszędzie, głosząc słowo, mówią Dzieje Apostolskie, 8 rozdział, 4 werset. A ci, którzy dotarli aż do Fenicji, na Cypr i do Antiochii, głosili słowo i ogłaszali radosną nowinę o Panu Jezusie, o czym czytamy w 11 rozdziale Dziejów. Najpierw tylko Żydom, a później także Grekom. Jak bardzo musieli być przepełnieni radością zbawienia i miłością do swojego Pana i do zgubionych, że zewnętrzne okoliczności nie były i nie mogły im przeszkodzić. I nie mogły im przeszkodzić w przekazaniu tej radosnej nowiny, która tak radykalnie zmieniła i przemieniła ich własne życie. Wydaje się, że Pan wykorzystał tę właśnie sytuację, aby jego polecenie dla uczniów zostało wprowadzone w czyn. Bo Dzieje Apostolskie, 1 rozdział, 8 werset, mówią: będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w Samarii, aż po krańce ziemi. Godnym uwagi jest fakt, że w pierwszym etapie rozwoju zgromadzenia poza Jerozolimą Pan Jezus nie użył do tej służby apostołów ani innych znanych braci. Użył zupełnie nieznanych braci i sióstr, których imiona nie są wymienione. Jedynym wyjątkiem jest Filip, jeden z siedmiu mężczyzn, którzy zostali wybrani przez zgromadzenie w Jerozolimie, aby służyli do stołu. I tutaj brak specjalnego rozwoju. Apostołowie wkrótce dowiedzieli się, jak wielkiego dzieła dokonał Pan Jezus, posługując się wierzącymi, którzy uciekli z Jerozolimy. Ale Samaria była obszarem, który zawsze był pogardzany przez Żydów. I to pamiętamy z Ewangelii Jana, 4 rozdział, 9 werset. A Antiochia znajdowała się w pogańskiej Syrii. Żydzi nie wchodzili w żadne związki z mieszkańcami tych terenów, co powinno się stać teraz, gdy mężczyźni i kobiety z tych obszarów przyjęli Pana Jezusa. Gdyby w cudzysłowie chrześcijańscy Żydzi albo żydowscy chrześcijanie w Jerozolimie nadal utrzymywali starą separację od wierzących w Samarii i odmówili przyjęcia społeczności z pogańskimi chrześcijanami w Antiochii, no to zgromadzenie Boże byłoby podzielone niemal od samego początku swojej historii na ziemi. Byłoby to całkowicie sprzeczne z Bożym zamiarem i w rzeczywistości takiego wyniku uniknięto. Prawdą jest, że doktryna o jedności ciała Chrystusowego, czyli zgromadzenia, została ogłoszona dopiero kilkadziesiąt lat później, a mianowicie przez apostoła Pawła. Dlatego pierwsi wierzący nie znali tej wielkiej i ważnej prawdy, ponieważ jednak trwali oni niezłomnie w nauce apostołów, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 2 rozdział, 42 werset, wyciągnęli właściwy wniosek ze słów swojego Zbawiciela. Pan Jezus powiedział uczniom: na tej opoce chcę zbudować zgromadzenie moje. Mateusza 16, rozdział 18, werset. Dając ten sposób do zrozumienia, że wszyscy wierzący będą tworzyć niewiele, ale jedno zgromadzenie. Wyraził ten fakt jeszcze wyraźniej, gdy powiedział swoim żydowskim uczniom, że oprócz nich będą inne owce, które on będzie musiał przyprowadzić, aby było jedno stado i jeden pasterz. To o tym czytamy w Ewangelii Jana, 10
rozdział, 16 werset. Jak długo, tak długo, tak długo, tak długo jak Kościół istniał tylko w Jerozolimie, nie było trudno utrzymać zewnętrznej i wewnętrznej jedności stada. Ale teraz, gdy do zgromadzenia zaczęli dołączać wierzący, którzy mieszkali daleko od siebie, powstała inna sytuacja. Chociaż tutaj możemy zobaczyć to, że chociaż zgromadzenia w Samarii i Antiochii zostały założone przez wierzących, którzy wywodzili się ze zgromadzenia w Jerozolimie, to jednak inni bracia z Jerozolimy zostali wysłani do obu tych miejsc. I to widać w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 14 werset, oraz Dzieje Apostolskie, 11 rozdział, 22 werset. Dwaj apostołowie, Piotr i Jan, zostali posłani do Samarii, a Barnaba do Antiochii. I dzięki temu została zachowana jedność ducha. Powody tych wizyt nie są wyraźnie podane w Piśmie Świętym. Możemy jednak dostrzec w Dziejach Apostolskich cztery następujące powody. Cztery. Po pierwsze, poprzez te wizyty wierzący w Jerozolimie wyrażali swoją radość z dzieła Pana i praktyczną społeczność z tymi nowymi spotkaniami i z tymi nowymi zgromadzeniami. Barnaba radował się, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, 3 werset, gdy widział łaskę Bożą w Antiochii. Bracia w Jerozolimie również zdawali sobie sprawę z konieczności wspierania i kontynuowania tej pracy przez mężczyzn, którzy byli chętni do tego i którzy zostali uzdolnieni do tej służby przez Pana Jezusa. Piotr i Jan podobno świadczyli i głosili słowo Pańskie w Samarii, a w Antiochii wszyscy wierzący byli napominani przez Barnabę. I podobnie, i to jest bardzo ważne, żeby zauważyć tą równoległość współpracy Ducha Świętego w tych zakresach. I to możemy przeczytać w Dziejach Apostolskich, 8 rozdział, 25 werset, oraz w Dziejach Apostolskich, 11 rozdział, werset 23. Aby sercem swoim przygnęli do Pana. Po posłudze sadzenia nastąpiła posługa podlewania. Podlewania, tak jak to później praktykowali Paweł i Apollos w Koryncie, o czym czytać możemy w 1 Koryntian, 3 rozdział, od 6 do 9. Apollos i Paweł, ja zasadziłem, Apollos podlał, a wzrost dał Bóg. Trzecie, kolejnym punktem było wyraźne uznanie dla niedawno powstałych zgromadzeń. Wizyta apostołów w Samarii miała szczególny charakter. Pokazała, że nie było zamiarem Pana, aby jakiekolwiek zebrania były niezależne od Jerozolimy i od apostołów. Pan nie udzielił jeszcze Ducha Świętego Samarytanom, ale wyjątkowo wstrzymał go, podobnie jak w przypadku Efezjan, o czym czytamy w Dziejach Apostolskich, 19 rozdział, od 1 do 6, do czasu wizyty apostołów Piotra i Jana. Fakt, że wierzący w Samarii nie otrzymali Ducha Świętego niezależnie od swoich braci w Jerozolimie, lecz otrzymali go przez nałożenie rąk przez apostołów, wyrażał od początku jedność świadectwa Bożego. Wizyta Piotra i Jana, to jest czwarty punkt. Wizyta Piotra i Jana w Samarii ujawniła również pewną negatywną kwestię. Wśród tych, którzy zareagowali na przepowiadanie Filipa, był czarownik Szymon. Chociaż uwierzył on i przyjął chrzest, nie był prawdziwie nawrócony. Człowiek ten, który przez swoje czary wprowadzał innych pod uroki szatana, wydaje się być pod wrażeniem wielkich cudów i dziwów bożych, które widział, ale bez działania Ducha Świętego w jego sercu. Filip tego nie zauważył. Posiadał dar ewangelizowania, ale oczywiście nie posiadał daru rozeznawania duchów. To możemy zobaczyć w Dziejach Apostolskich 21:8 i 1 Koryntian 12:10. Dopiero gdy przyszedł Piotr, stało się jasne, że Szymon nie miał ani udziału, ani cząstki w tej sprawie, ponieważ jego serce nie było naprawdę czyste, szczere w świetle Bożym. Jakie lekcje na dzień dzisiejszy możemy z tego wyciągnąć?
W naszych czasach, gdy w wielu miejscach i w różnych krajach mężczyźni i kobiety są doprowadzani do wiary w Pana Jezusa, z łaski Bożej możemy się wiele nauczyć z tych szczegółów wzrostu wczesnego Kościoła. Prawdą jest, że żyjemy w zupełnie innych okolicznościach. Wspaniały obraz zewnętrznej jedności zgromadzenia zniknął raz na zawsze na tyle, na ile dotyczyło to jego czasu na ziemi. Członkowie ciała Chrystusowego są często podzieleni i znajdują się czasami zmieszani z niewierzącymi w wielu kościołach, denominacjach i grupach. Musimy uznać ze wstydem i smutkiem, że przyczyną tego rozdrobnienia jest wyłącznie ludzka samowola, nieposłuszeństwo Słowu Bożemu i duch partyjniactwa doprowadziły do takich okoliczności. Podział na przeróżne denominacje. Jednak Słowo Boże pozostaje prawdziwe, a jego ważność niezmieniona. Nie możemy odtworzyć pierwotnych warunków chrześcijaństwa. Możemy jednak w prostocie, bez żadnych ludzkich jeśli, trzymać się przykładu pierwszych chrześcijan, który właśnie rozważaliśmy przed chwilą. To jest sposób, w jaki narodzeni chrześcijanie, którzy zostali ochrzczeni w jedno ciało przez Ducha Świętego, narodzeni na nowo chrześcijanie, ale często są od siebie oddzieleni w praktyce, mogą osiągnąć biblijną jedność nawet dzisiaj, tak krótko przed przyjściem Pana. Wtedy nie będziemy patrzeć w górę na przywódców lub dary, ale na Pana Jezusa, który jest naszą głową. Ale czy my, tak jak kiedyś uczniowie, którzy uciekli z Jerozolimy, jesteśmy tak przepełnieni miłością do naszego Pana i do zgubionych, że przez nasze świadectwo przedstawiamy Zbawiciela naszym współbliźnim? Czy są bracia, którzy są zdolni i chętni, aby tak jak apostołowie odwiedzać nowe kręgi nawróconych i opiekować się nimi i prowadzić ich w doktrynie i praktyce? Czy będzie również gotowość, jak to było w Samarii i w Antiochii, do przyjmowania duchowych instrukcji od dojrzałych i pouczonych braci i nauczycieli, pasterzy i nauczycieli? Czy każde dziecko Boże wie jeszcze, co to znaczy poddać się jedni drugim bojaźni Chrystusowej? W bojaźni Chrystusowej to mówi Efezjan 5:21. Czy nadal chcemy i potrafimy, tak jak chrześcijanie w Jerozolimie w tamtych czasach, cieszyć się, radować się z łaski Bożej, gdy są wierzący, którzy chcą po prostu i wyłącznie postępować według Słowa Bożego i gromadzić się w imię Pana Jezusa? I tutaj o podobnych wizytach nie czytamy w odniesieniu do podróży apostoła Pawła z następującego powodu. Jako nauczyciel pogan i sługa Kościoła, o czym czytaliśmy w 1 Tymoteusza 2:7 i Kolosan 1:24-25, był on powołany jak nikt inny do kontynuowania tej służby, a poza tym zawsze podróżował w towarzystwie znanych i uznanych braci. To była czwarta część rozważania na temat Dziejów Apostolskich, 8 rozdział. Mam nadzieję, że będzie również część 5. Taki mam zamiar.